Kupowanie u osadników to już przeszłość, bo nadeszła era totalnie nowego sklepu, a razem z nim niemożliwe diamentowe, customowe itemy. Zresztą zostaw łapkę w górę i suba, przekonasz się sam. No siema, mam dzisiaj zamiar iść na zakupy. Ale nie tam do jakichś villagerów, kto jeszcze od nich kupuje w ogóle? Nudne oferty mają, nudne rzeczy sprzedają. Znalazłem lepszy sklep w Minecrafcie i zaraz wam to pokażę, ale najpierw muszę znaleźć diamenty. Ja wiem, jak patrzycie na mnie, to nie brzmi jak łatwy pomysł, ale spokojnie, spokojnie. Ja potrzebuję tylko jakieś tam 5 diaksików, a potem wszystko pójdzie z górki. A z górki to jest mało powiedziane, bo dzięki dostępowi do diamentowego sklepu będę mógł kupywać customowe diaksowe itemy. I wy jeszcze nie zdajecie sobie sprawy, jaka to jest poważna sprawa. To nie będą żadne zwykłe diamentowe itemy. To będzie poziom wyżej, chwilę, co? Okej, no tego to ja się nie spodziewałem. Co tu się dzieje? Dobra, w sensie ja naprawdę myślałem, że będę musiał ich szukać, ale widzę, że rozmawiamy troszeczkę inaczej. No i to mi się podoba, tak powinno być od początku. Ja tu się już nastawiam na jakieś kopanie, a tu się okazuje, że diamenty wypadają z mobów. Czy może być lepiej? Dobra, no to co, sprawa poszła trochę prościej niż się tego spodziewałem. Mamy diaksy, potrzebuję jeszcze szkła. Ale ten piasek tutaj powinien rozwiązać ten problem. Wiecie, no za dobrze mi idzie, no nie może tak być. To jest nie tak z tym światem, czemu dzisiaj wszystko jest takie łatwe? Diamenty z owiec wypadają, od razu znajduję piasek, no wszystko kurde jak pod nos. Ale jak robię speedruna albo gram na hardkorze, to nie, bo po co? Wtedy to najlepiej w ogóle jeszcze dać mi najbliższą wioskę 5000 gradek od spawna. Dobra, życie jest niesprawiedliwe, o tym już wiemy. No lecimy dalej z tym koksem. No bo szanowni państwo, no co ja będę się długo rozgadywał? 4 szkła mamy, diamenty mamy, czego więcej chcieć od życia? Zrobiłem to, mamy to! Może ta głowa diamentowego villagera nie wygląda obiecująco, ale tak naprawdę to portal do świata bogactwa! Co my tutaj mamy? To jest sklep, no jak widać, no bardzo proszę, za darmo możemy sobie dostać kartę kredytową. O, podoba mi się to. Co jest, ale sztos! I teraz co, jak coś zabije, to będzie mi doodwywać konto? Dawaj diaksy, dawaj diaksy, dawaj diaksy! No nikt mi nie chce diaksów dać, no dawaj stary! O, doodwuje mi konto! Jaram się, jest mocno! Dobra, no ale to było za darmo, ja mam pieniądze, ja mogę wydawać, jednak nie mam pieniędzy. Potrzebuję 10 diamentów, aby zdobyć diamentowe nożyczki. Aktualnie to ja bym wolał diamentowego steka, bo nie mam nic do jedzenia. Dobra, zapomniałem, że jestem w wiosce. Od razu lepiej, dziękuję! Mogę wracać do zabijania bezbronnych stworzeń. Przepraszam, ale potrzebuję diaksów! Dokładniej mówiąc, na start wystarczy mi 10. Idealnie! Za 10 diamentów mogę kupić diamentowe nożyczki. Zamieniają wełnę na bloki diamentów. W sensie, że co, że jak? O, ja cię, moje gacie! Co tu się dzieje? Ten świat jest za dobry! Więcej, więcej, dawać mi diaksy, dawać diaksy! No i słuchajcie, no czy to nie jest piękne. 72 diamenty. No z tym to ja już kupię dosłownie wszystko. Nie było tematu. Przepraszam bardzo, ile? 500 000 diamentów potrzebuję, aby kupić diamentowy młot. Przepraszam, ale komuś się chyba zbyt wiele zer wpisało. Może lepiej nie patrzmy na te ceny z dołu tabeli i skupmy się na tym, na co możemy wydać nasze 90 diamentów. Na przykład na pełną zbroję i pełne naczynia. Znaczy, co? W sensie pełne narzędzia mam na myśli. No i nawet diamentowa motyka. No to jest styl. Przynajmniej w końcu nie będzie wstydu, jak będę farmił pszenicę. Mam jeszcze 55, dajcie mi. O nie, do kolejnego potrzebuję już trochę więcej. W sumie mam przecież moje nożyczki, kto by się tym przejmował? 19 diaksów, co to w ogóle za liczba? Tyle to mam gdzieś w głębi kieszeni, jakieś drobniaki. Mówiłem, zrobione, easy peasy. Chyba pierwszy raz widzę na oczy 100 diamentów. A jeszcze nawet nie chcę mówić o 500 000. Póki co, kupmy sobie Battle o Diamonds. Cokolwiek to nie znaczy, wygląda fajnie. Kliknij prawie, mamy rzucić, okej. Okay. O! To jest jak butelka z expem, tylko wyrzuca diaksy. Ej, sorry, czy to nie jest jakiś cheat? Zbyt OP jest to wszystko, ale w sumie jak mam zdobyć 500 000 diaksów, to w sumie nie ma innej opcji. Lecimy, nie śpimy, kolejne zakupy czekają. Przestało mnie w ogóle zastanawiać cokolwiek innego w tym Minecrafcie. Wystarczy mi zbieranie diamentów. Boli to trochę moje serduszko, bo wolałbym zbierać żelazo. Ale zrobię wyjątek, mam nadzieję, że moje minecraftowe serce mnie nie zabije. Czajcie, że niszcząc bloki też dostaję diaksy. Wkraczamy na kolejny poziom. Chciałbym tak przejść całą grę. Ale zamiast jakichkolwiek bloków wypadają tylko i wyłącznie diamenty. Czy to w ogóle byłoby legalne do przejścia? Zastanowimy się nad tym później, bo póki co udało mi się zrobić kolejne 500 000. O, to oznacza, że stać mnie na diamentowy magnet. Magnet? Co to jest? W sensie, że magnes? O, magnes! Teleportuje diamenty, które znajdują się 35 kratek od ciebie do twojego ekwipunku. Wszystko fajnie, ale problem w tym, że wokół mnie nie znajdują się żadne diamenty. Ale to się zaraz zmieni. Magnes do lewej, butelka do prawej. I teraz nie to, że wyrzucam diamenty przed ciebie, to jeszcze magnes
magnesem je zbieram. No i czy to nie jest życie? To jest, proszę państwa, ja nie wiem, co to jest. No po prostu jest, no to istnieje. Co? Sorry, mój mózg już po prostu nie wytrzymuje od nadmiaru diamentów. Zauważyliście, że cały mój ekwipunek jest w jaksach i nie tylko on. Ty, Zenek, zazdrosny już jesteś, nie? No przepraszam, no nie będę, ostatni raz, no. Nie widzi, uciekłem mu, dobra. Możemy lecieć dalej, ale nie mówcie mu. Czego potrzebuję, to 2500. Nadzwyczaj łatwe to było, nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem te słowa w moim życiu. Ale zdobycie 2500 diamentów to jest bułka z masłem. Problem w tym, że nie lubię masła i że nadal nie wyobrażam sobie w ten sposób zdobycia ich 500 000. Serio, te liczby są jakieś totalnie z kosmosu, ale po kolei. 2500 diamentów kosztuje diamentowy laser. Co takiego może robić diamentowy laser oprócz bycia diamentowym laserem? O sieba. Spawnuje tonę diamentów, kiedy w coś trafię. Ej, a coś to znaczy też drzewo, czy niekoniecznie? Nieważne. No sieba, kurczaczku, co tam u ciebie? Ohohoho! Ile to było, bo nie widziałem. Mam teraz 303, trafiam w owce i mam nagle 413. Jeden strzał, 100 diamentów. W takim razie chyba już wiem, z kim dzisiaj powalczę. Sorry, stary, ale muszę. Ej, on się w ogóle na mnie nie wkurza, ja go biję od nic. Ugrałem żelaznego golema. Strzelam go z mojego lasera, on totalnie nic mi nie robi. Te diamenty coś mu musiały w głowie poprzewracać. Gościu, nawet na mnie się wkurza, jak go bija. Ja też jestem z żelaza, jak on. Tu się podziały jakieś dziwne rzeczy. Ten pistolet ma magiczne moce. Znaczy, no akurat to jest niepodważalne, biorąc pod uwagę, że wypada z niego 100 diamentów, kiedy tylko coś trafimy. A ja tu jeszcze próbuję tłumaczyć, że jakieś magiczne moce ma. No widać, że ma, wszyscy to wiedzą. Trzeba, stary, daj diaksy, daj diaksy, daj diaksy. Zaraz całą wioskę powybijam. Jestem najgorszym żelaznym golemem w historii. Zamiast chronić tych biednych villagerów, to ich wszystkich zabijam na diaksy. I tyle by to z nich było, nie został już ani jeden. Przepraszam, co te diamenty robią z człowiekiem. Ale przynajmniej mam już prawie wszystko, aby kupić wilki. 8500, do Minecrafta inflacja dotknęła. Kto wymyśla te ceny? Gdzie może być dużo różnych stworów, bo skończyły mi się cele? Nie wiem, no mam jeszcze osły, ale przydałoby się coś mocniejszego. Ty, ale bym sobie ten smoka postrzelał, to byłoby coś. O ile by to było diaksów, o mamo. Ale póki co musimy wystarczyć to, co mam. A w sumie mam już prawie 8500, a raczej mam już 8500. Więc mogę sobie kupić diamentowe wilki i zespawnować 3 z nich, które będą rodzić 100 diamentów co kilka sekund. Mam nadzieję, że rodzić, a nie robić kupę diamentami. Tak to lepiej brzmi, sorry. Dobra, panie wilku, lecimy z koksem, siemanko. Proszę mi tu zrobić kupę z diamentów. 349, jeszcze raz i 600, o mamo. Co tu się właśnie podziało, no nie. One wykupowują 300 diamentów co 3 sekundy. Dokładnie o takie wilki nic nie robiłem. I jeszcze dobijemy sobie to naszym laserkiem. I myślę sobie, jaka powinna być nasza kolejna inwestycja. Czy lepiej nie byłoby kupić kolejne wilki, czy jednak zbierać te 20 tysięcy na energy drinka? Kurde, Bele, kolejne wilki to mógłby być dobry pomysł. Nawet nie wiem, czy nie najmądrzejszy ze wszystkich. Dobra, jeszcze raz proszę zrobić kubkę. Lecimy, lecimy. I uwaga, uwaga, jeszcze jeden raz i mamy to. Lecimy z tematem. Kolejne 3 wilki, czemu by nie? Jaką ja fabrykę właśnie stworzyłem, to mało powiedziane. Teraz to 20 tysięcy to jest pikuś. Zresztą jakie 20? Teraz to my lecimy po 500 000. A poprosiłbym jeszcze 3 wilki, a czemu by nie? To się nazywa inwestowanie w przyszłość. Ja teraz sobie mogę leżeć normalnie. Czekajcie, rozłożę się na krześle. Dobranoc, proszę państwa, idę spać. A moje wilki będą pracować. No i tak się żyje powoli na tym świecie. Nie widzicie tego, ale śpię przed komputerem. Jest mega wygodnie i nie chcę się stąd ruszać. Ale muszę, bo potrzebuję kolejnych wilków. Obiecuję, że to już ostatnie, serio. I tak mam ich już za dużo. Spójrzcie tylko na ten przyrost diamentów. No to jest 1000 na sekundę. Możliwe też, że nie umiem liczyć, ale kto by się tam tym przejmował? Ważne, że właśnie dobiliśmy do 20 tysięcy. A to oznacza, że mogę zaopatrzyć się w energy drinka. Coś, czego nie powinno się pić, ale jesteśmy w Minecrafcie, okej? Możemy. Nawet nie chcę mi się czytać, co to robi. Po prostu wypijmy i przekonajmy się sami. O kurde, o kurde, o kurde. No nie! Co tu się dzieje? Aż mi się licznik na chwilę zaciął. Nie, no bo ekwipunek jest pełny, dlatego mi nie liczy. Dobra, lecimy z tym koksem. Co tu się dzieje? To przechodzi wszelkie pojęcie. 50 tysięcy diamentów dosłownie w 10 sekund. Czy to nie jest już jakiś rekord świata? W końcu zrozumiałem, że cel 500 000 nie jest wcale taki odległy. Mało tego, te 500 000 to się teraz mało wydaje. Jak ja już teraz dobijam do 100 tysięcy? Raczej dobijałbym, gdybym miał miejsce w ekwipunku. Od razu lepiej. O, w sklepie i tak mamy jeszcze kolejne rzeczy. Jak na przykład TNT Blaster. Kliknij prawie, mamy strzelić, okej. Okay. Znaczy ja to zrobię chętnie, ale dasz mi diaksy? Okej, dasz mi diaksy, rozumiem. I to całkiem sporo diaksów, nie, nie. Co ja zrobiłem? Dobra, na szczęście nie zabrało mi z licznika. Jednak przydałoby się z tym trochę uważać. Przepraszam, już będę grzeczny, gdzie jest sklep? Uf, na szczęście. Jakbym go zgubił, to ja nie wiem, co ja bym zrobił. Bo przecież w sumie nie jestem w stanie zdobyć już normalnych diaksów, żeby cokolwiek skraftować. Więc przydałoby się bardziej uważać na siebie. 300 tysięcy. Ja już przestałem to liczyć w ogóle. Co to jest diamentowa różdżka? No mnie...
Diamentowa różdżka spawnuje diamentowy meteor. Jeszcze nie wiem, co to znaczy, ale zaraz się przekonam. Panie meteorze. Wow, leci o nie. Znowu zrobiłem to samo, a mówiłem, żeby uważać. Oddawać mi różdżkę i skąd ja mam nagle 130 tysięcy. Panie meteorze, jeszcze raz. 170 tysięcy i nagle mamy 200 tysięcy. Ja bym chciał kiedykolwiek tyle dyrta zobaczyć, a nie diamentów. Teraz tylko czekam na takiego samego moda, tylko z żelazem. Nie, no nie, to byłoby zbyt piękne, przepraszam. Zaakceptujmy świat takim, jakim jest, nawet jeśli będzie w całości diamentowy. I kupmy w końcu ostatnią rzecz ze sklepu. Diamentowy młot. To będzie totalna rozwałka, już się tego boję. 3, 2, 1, młocie, lecisz z tym koksem. Nie wiem, co on zrobił, ale dał mi 100 tysięcy diamentów naraz. I przy okazji jeszcze mnie zabił, tego brakowało. Dobijmy chociaż do miliona, a wy dobijcie do miliona subów. Wiem, że to jest niemożliwe, ale zostawcie go właśnie teraz, możecie mi w tym pomóc. A my widzimy się jutro, w kolejnym odcinku. Jest milion, mamy to. Dobranoc, papatki, siema. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz 2 filmy. W tym po prawej zdradziłem 10 największych sekretów mobów w Minecrafcie. Jeśli więc chciałbyś jeszcze bardziej zniszczyć sobie mózg, to wbijaj koniecznie!